Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w 20 odcinku z serii Firebase Brufara! Na początku oczywiście kilka informacji. Pierwsza z nich, kanał drugi Faja Gra. On powstał wtedy, gdy miałem problemy z pierwszym kanałem. Stworzyłem ten drugi, bo myślałem, że ten pierwszy już stracę. Okazało się, że pierwszy po tygodniu jakby znowu żyje. Nie wiem, co to się stało. YouTube mi nie odpisał, nie wiem, ale tam wstawiam z powrotem filmiki, wszystko jest ok. I postanowiłem, że ten kanał, który już ma dużo tutaj subskrypcji, będzie wykorzystywany do innych gier. Czyli jak na przykład widzicie, ja mam sporo gier, o których nic nie mówię. Dobrze by było właśnie, żebym na przykład zrobił kilka odcinków o War Thunderze. Na pewno będzie to ciekawe, bo ja w zasadzie prawie nic nie wiem na temat tej gry, więc na przykład zaproszę jakiegoś znawcę, który mi coś poopowie. Przez to też ci, którzy mało wiedzą na temat tej gry, czegoś się dowiedzą. Na pewno Call of Duty, przecież ja jestem znawcą Call of Duty, ja od Call of Duty 2 po prostu naparzałem już tyle lat, klany, wszystko, ESL, więc na temat tej gry wiem sporo. Battlefield, tutaj też musiałbym zaprosić na przykład Kwiatka, jeżeli się zgodzi, który bym mógł coś opowiedzieć. Wszystkie te gry wstawię na ten drugi kanał, Diablo 3, może World of Warplanes, są jakieś nowości, coś się może dzieje, Great Shark, mój znajomy, który jest współpracownikiem właśnie w tej World of Warplanes, tam mógłby być Metin, przecież ja byłem topową, surą WP. Też tyle gier mógłbym wam opowiedzieć coś na temat, więc to wszystko będzie w tym drugim kanale. Ale nie tylko to, bo wstawiłem też filmik Fajowa Siła na ten kanał i przypuszczalnie będę chciał wrócić na siłownię, bo kiedyś ostro trenowałem, tam trochę opowiedziałem w tym filmiku o tym, że kiedyś trenowałem, byłem dobry, jeżeli chodzi o siłę i chciałbym właśnie wrócić na tą siłownię, nie dlatego, żeby zrzucić 20 kg tłuszczu z brzucha i tak dalej, żeby wrócić do dobrego samopoczucia, bo przecież nawet grubasy się fajnie czują, jak mają kondycję i jak czują się dobrze, ich mięśnie dobrze pracują. Więc o to mi chodzi, żeby wrócić do takiej siłowej kondycji fizycznej sprzed lat. To informacyjnie. A! Jeszcze sprawa soboty. Przecież informowałem, że właśnie być może będę w Warszawie w sobotę na turnieju. Przypuszczalnie tak. No i słuchajcie, jeżeli pojadę do tej Warszawy, to niestety Faja bez browara skończy się na 25 odcinku, wybaczcie, ale to będzie impreza tam spora, tam będzie dużo graczy zaproszonych, będzie jakaś impreza specjalnie dla graczy, dla to Latina mówiła, że stawia browary i w ogóle będzie fajnie, więc no prawdopodobnie jeżeli pojadę, to 25 odcinek i Faja bez browara się kończy. Jeżeli nie pojadę, tak obiecałem, do 30. Ale nawet jeżeli skończę na 25 odcinku, to obiecuję, że już z główką będę korzystał ze złocistego napoju. Czyli nie będzie żadnego już chrapania na Twitchu i tak dalej. Z główeczką ograniczę i też nie zaprzestam realizować właśnie takich filmików na żywo, gry z opowiadania o czołgach. Na przykład zrobię serię o czołgach premium. Przecież mam 29 czołgów premium w garażu. Czujecie? 29 czołgów premium. Oczywiście liczę też te trachy, LTP i tak dalej, ale to też są czołgi premium. Mam ich 29, więc można by było zrobić 29 odcinków o każdym z tych czołgów. Co wy na to? Myślę, że wam się pomysł podoba. Oprócz tego jeszcze mam sporo tych czołgów, dlaczego ich trzymam w garażu, o każdym można by było opowiedzieć. Takie gry na żywo, myślę, że się wam spodobają, można zaprosić jakiegoś gracza. A propos gracza, to właśnie dzisiaj, jak wstawiłem pokaż co potrafisz z Szczepankiem, to wiele ludzi do mnie napisało, o co chodzi z tym resetowaniem konta. I jutro albo pojutrze zaproszę Szczepanka i wam powie, o co chodzi. Bo to nie ma co tworzyć nowego konta. To jest normalnie stare konto, tylko zresetowane. No, wszystko wam opowiemy jutro. Okej,
widzicie już czołg bohater dnia, czyli AMX 5100. Dzisiaj nim zagram. Jest to ósmy heavy tank francuski, który rozpoczyna tą magazynkową, heavy tankową przygodę we francuskich czołgach. Więc oczywiście mi się lepiej grało AMX-em 5120, ale to było bardzo dawno temu. Ja pamiętam, że na AMX-ie 5120 mam tam chyba 300 meczów rozegranych i około ponad 2700 obrażeń średnich. I też ładne, tam ponad 2 kile na mecz. I to było ponad 2 lata temu, jak jeszcze uczyłem się grać. Więc po prostu bardzo ładnie mi szło tym czołgiem. A ten AMX 5100 przeszedłem szybciutko i nie nacieszyłem się grą tym czołgiem, więc dlatego go odkupiłem i teraz korzystam z niego jako zabawka, jako przyjemny czołg do gry. Rzuciło mnie na mapę Tundra i jak widać na 9 tiery. Tak jest. Jest pół na pół, 50 na 50, czyli nie narzekam, jest ok. Z tym, że... O! Earth Crisis z Winu 3. Przywitałem kolegę, czyli nie mogę teraz dać dupy, żeby sobie nie żeby ten... Tam więcej jest tych z Winu. Cały Pluton, Nupas, Marc i Earth Crisis. I nawet na TS-ie być może są. To czekaj, to ja muszę dobrze zagrać, cholewcia. Trzymajcie kciuki za mnie. Jak dam dupy, oh my god, to mam nadzieję, żeby przynajmniej oni dobrze zagrali. Nie wyjeżdżam oczywiście w tamtą stronę. Obserwacja minimapy to jest podstawa. W ogóle gra tym czołgiem, AMX-em 5120, to jest tak jakby gra w drugiej części meczu należy atakować, szczególnie jak nie rzuciło na topa, gdyż jest bardzo miękki ten czołg, ale ma świetną lufkę. Jak widać 232 penetracji, 300 obrażeń, 6 pocisków daje naprawdę sporo. Dobra, na razie zobaczmy co tu się dzieje, obserwujmy minimapę. Chwilę poczekamy. Chodzi o to, żeby jak już wyjeżdżamy do ataku, żeby ten atak był solidny, żeby te 6 pocisków było naprawdę dobrze wykorzystanych. To jest tak jak podobnie jak gra Bad Chatem. Oczywiście żarówka to podstawa w tym czołgu. Dobra, trochę podjadę do przodu. Tam mamy... I może spróbujemy sprzątnąć... O, 4-4. T-44 mi się tam pokazało. Spróbuję trochę pomóc temu E-75. No, spróbuję mu bardzo pomóc. Dobra. Jest. Dobra. Ja cały czas trzymam... tutaj magazynek w pogotowiu. IS-8, E-75. T-34. Strzelił. Dobra, słuchajcie. T-34 strzelił. A co to oznacza? Że mogę go tu trochę... połaskotać. Strzelił następny strzał. Jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Zostały mi 2 pociski. I sobie przeładuję pakiecik. Tak, żeby wyjechać na te 2 czołgi tam. I po prostu zrobić z nimi jakąś porządną akcję. Pomogę temu E75. O, ładnie. Czyli jeszcze 28 sekund i ja po prostu... O, to jest Nupas z Winu 3. Ale mu teraz złoimy dupsko. Czekaj,
jeszcze 19 sekund. 15. Ty jedź tam! Co jest grane? Nie wiem, czy wyście to widzieli, ale stała się rzecz bardzo dziwna. No i nic, Nupasa niestety ja nie zdejmę. Nupas zostanie zdjęty przez kogoś innego. Tak jest. No dziwna sytuacja się stała. Dobra, ja będę musiał chyba wracać na kapa. Chyba, że coś tu podświetlę. Czyli tak, mamy tam... O! Isu jest na górze. Widzimy go? No niestety nie. T29 na górze. IS 8, czyli nie wiemy, gdzie jest Jack Tiger. T29 się pali. ISU. Dobra, spróbujemy trochę pomóc. Właśnie tam, tej stronie. Oj, ostro przegrywamy. A75. O. Lewcia, dużo mi nie zostawił tego HP. Mam jeszcze dwa pociski, ale sobie je przeładuję i wracam do tego ISA-8. Oh fuck, shit, motherfucker. E75. Cholewcia. Dobra, ja się mu tu chowam. Niech on mnie nie zauważy. Niech on pojedzie do przodu. Cholera, jeszcze IS-8. O lewcia. 75 na mnie jedzie. Dobra, jak przeładuję, to jeszcze może go zdejmę. Ale on już wie. Oh my god, dobra. Jak Tiger. Nie! Słuchajcie, no niestety, to mógł być dobry mecz, gdybym trafił na lepszą drużynę. Ale Winczy mnie tu zgładził, zniszczył, zmiażdżył i no niestety, zobaczmy. No właśnie, Ed Crisis z Winu 3, chociaż on tak dziwnie się wycofywał. Gdyby nie ten Jack Tiger,
To możliwe, że jeszcze bym sobie poradził z tym E75. Oczywiście kolegę merca.pl zdjąłem, no jakoś mi się udało. I trzeci z Winu 3, Nupas, też go chciałem zdjąć, ale mi tam coś tam... Dobra, słuchajcie, no to już nie będę oglądał tego meczyku. Ja chyba zrobiłem w miarę dobry wynik. Faja, jakie masz ulubione piwo, ja już wyłączyłem. No nic, w każdym bądź razie jest to świetny czołg. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania na temat gry tym czołgiem, to najwięcej wam powie chyba Multi, który we wszystkich tam, znaczy nie wiem czy we wszystkich, ale w turniejach właśnie lubi tym czołgiem ESL-owym napieprzać, a gra bardzo dobrze. No nie wiem, jeszcze może poczekamy, aż wróci ten czołg, żeby zobaczyć, co mi się tu tam udało, a ja sobie w międzyczasie zobaczę, co tu do mnie piszą. Kostek. Co myślisz o myślicielu SU-122-44? Jak go rzuci na top, to miazga, a jak go rzuci na dziewiątkę, to się będziesz wkurzał. Witam. Dobra, jest, wrócił czołg. Jak widać, expa mam nieźle. No, damage expa mam jak na zwycięstwie w zasadzie. O, win, porażka w 1/8 finału, trudno. Czyli najlepsze exp zrobiłem w drużynie i o to chodzi, no. W zasadzie nie jest źle. No i zarobione 23,5 tysiąca. Mam nadzieję, że się wam podobał. Mogło być lepiej, gdybym mi tam nie... Coś, jakiś dziwny błąd, nie mogłem na tego kolegę w T44 podjechać. Dzięki za uwagę i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się.